Witajcie, jakby to szwagier powiedział. Taki zielony, że go nie widać przy tym, przy mieszalniku. Jestem ekologiem. Przywitaj się z widzami. Witam, witam. Także na razie mam telefon, ale zaraz idę po kamerkę. Będziemy pokazywali, co tutaj się dzieje w naszych codziennych obowiązkach. To znaczy, teraz będą wieczorne obrządki. Wieczorne obrządki schodzą jak zwykle dłużej, bo wiadomo, to co się rano odwlecze, to nie ucieczy, trzeba zrobić później. Nie udało nam się do końca wyciągu zrobić. Jutro myślę, że skończę. Znaczy skończymy, bo trzeba będzie go tylko jeszcze mocowanie przyspawać, skończyć. Skończyć to przykładnie, tam obspawać kółko i później zamontować linę. No trochę roboty jeszcze zostało, no ale dzisiaj się nie udało. A tym bardziej, że szwagier ma szkołę, ja tutaj sam działam. Idziemy teraz paszowo zwozić. Także jeszcze, to oprócz tej to co tutaj mamy, to rzepak jeszcze. Z tego worka, tylko wsypi to wszystko. I ja idę po kamerkę i będziemy coś tutaj nagrywać. Trochę lipa widać, bo tu jest ciemno, a to wiadomo, jak to widzicie. Światła z Johna świecą. Dobrze, już John działa, to jest dobrze. No ale ono chyba lepiej widać niż kamerki, co? Jakieś ciemno. Możliwe, nie wiem. No ale wiesz, jak będę coś robił, to jedną rękę będę miał zajętą, drugą wolną. To nie robota, kamerkę sobie na głowę założę i no tyle. Chyba ja sobą będę. No tak, ale to wiesz, żeby szybko szło, dobra. Widzimy się niebawem. No i dobra, zapomniałem kukurydzy przywieźć byczkom, ale na szczęście ze szwagrem sobie weźmiemy po dwa wiaderka, przyniesiemy. Jakby miało być więcej, to byśmy nie nieśli, ale to tak na wieczór starczy. Na rano się przyniesie, rano najwyżej, a jutro i tak będę mieszał paszowóz, to przywiozę. Już mi się po prostu nie chce ciągnika palić, więc przyniesiemy w sumie nie 4. Bo jeszcze jajówką 2. O, to 3 kursy. Siema szwagier, a co ty to kurde robisz? No robotę. O, robotę, patrzcie co za robota. Piwo wydoił sam. Tak. No ja tutaj paszę krową woziłem, szwagier w tym momencie obornik wyrzuca. A tu idzie Aleksander. Ola, przywitaj się. Gwiazda kanału. Gwiazda, tak. Ola, no i co? No i my tutaj ze szwagrem obrządki robimy od A do Z. Szwagier w tym momencie wyrzuca obornik, to ja pójdę sam po kukurydzę już. Nie będę cię teraz dręczył. Ja mogę pójść, to masz wrzucić resztę. Nie, ja ci pomogę. To w sumie to chodź, pójdziemy razem, ja ci pomogę. Będzie zawsze szybciej. I lżej trochę, bo to gnój tu wyrzucać. No widzicie, no niestety jeszcze dzisiaj chyba ostatni raz, no mam nadzieję, bo tutaj zostało nam mocowanie i tamten skończyć, jak mówiłem wcześniej. Ten, jak on się zwie. No. Przekładnie. No i ten. No idziemy sobie do pryzmy, do silosu. Powiem wam, że już poszło sporo tej kukurydzy. Ale mamy jej to chyba starczy. Także jest 16:50 chyba dwie. Zaczęliśmy obrządki oprócz włożenia paszy. W sumie policzmy za 20, będzie najlepiej. Zobaczymy, ile nam tu wyjdzie czasowo. No i co? Jesteśmy tutaj, mam nadzieję, że to jakoś będzie jakoś w miarę widać. Tutaj mamy te byczki, no i oczywiście dostają kukurydzę, dostają śrutę Bela z torfu. Nie miałem jak przywieźć innej, to przywiozłem 30 taką belkę tutaj. No i nie bardzo im pasuje byczkom. Krowy to wszystko pięknie, jełówki zjadły, cielaczki. A byczki jak mają kukurydzę, to pierdzielą takie jedzenie. Mamy kukurydzę. Stwierdziliśmy ze szwagrem, że troszkę zaoszczędzimy na towarze. Damy nie 12 wiader, a 8, żeby dwa kursy były, czyli jeszcze raz pójdziemy. Byczki dostaną mniej dzisiaj troszeczkę. Znaczy w sumie byczki dostaną prawie tyle samo, tyle co jałówki dostaną troszkę mniej. A one i tak dostają tyle co te mleczne, żeby miały po prostu sobie dla niej niecałe pół. Dla tej pierwszej tylko. Żeby sobie pochrupały. A my tutaj o bykom
Nie, już tam nie. Tylko dla niej. Przynieś jeszcze daj jeszcze jedno wiadro. To tamtym właśnie, jak mówię, posypiemy, tylko aby miały, i śrutki do tego posypiemy i już, bo one nie muszą tyć. Trzymaj. Przyniesiesz dwa wiadra śruty? No. Ja pójdę tam już z kukurydą. Byki jednak muszą rosnąć, a jałówki... Nie, przynieś tutaj dwa wiadra i zaraz osypiemy. Byki muszą właśnie rosnąć, a jałóweczki mleczne to po prostu dostają, żeby dostawać. Dla smaku, że tak powiem, no i też wiadomo, się przyzwyczajają. Dobra, idziemy tam. Obok do obory, bo tam to nie wiadomo gdzie. O, słomy nie przywiozłem, kurczę, będę musiał przywieźć słomę jeszcze. No, to się przywiezie. Nie wiem, czy tu coś będzie widać. Jeżeli nie będzie widać, to w tym momencie będzie pauza i widzimy się niebawem. A jeżeli widać, no to jest dobrze. I co? No i widzicie, no tutaj odrzucam sobie siano kiszonkę. Trochę starej to od razu tutaj do klatki. Jeszcze trzeba będzie belkę przywieźć słomy. Tutaj rozścielić częściowo do cielaków, a jutro przywieźć już całą belę i będzie gitara. Co masz śrutę? A, to jedno wiaderko daj tutaj. O, tak trochę ubogo, bo trochę więcej dostaję tej kukurydzy, ale chociaż trochę na ząb będą miały. Grzecznie jedzą, jak mają kukurydzę. Wszystkie się tutaj zgadzają. Także na rano też przyniesiemy 4 wiaderka. No jest późno dosyć, no bo robiliśmy to przekładnie. Kamil miał... Kamiś! Co tam? Szwagier Kamiś, syp śrutę. Jak już sypiesz. No i także szwagier tutaj nasypał śruty. No i powiem wam, że właśnie grzecznie zaczęły się zachowywać jałóweczki. Wszystkie sobie ładnie jedzą śrutkę, kukurydzę. I to jest dobre. No i także taki odcinek właśnie tutaj z obrządków będzie. Masz Kamil, to od razu ja dam śruty im. Do gdzie? Na próbę? Możesz tam zanieść, tu weź jeszcze te wiaderko też na kukurydzę, ja zaraz też przyjdę tam. Znaczy to podstaw na końcu obory. Mamy trochę za dużo zaludnienie, za duże na metr kwadratowy, znaczy to dużo cielaków. No i widzicie, no po 3 w klatce, no z racji takiej, że nam się cielaki urodziły 2, musieliśmy zrobić trochę roszady i znowu po 3 w klatkach są. Tutaj mamy 2 cielaczki, 1 byczek. Powiem wam, że to jest byczek od krowy Warka. O, ten tutaj czarny, nazwaliśmy go Pershing, bo pije mleko jak szalony. Tutaj obok mamy jałóweczkę od jałówki, ale ona była po inseminacji. Ten byczek też po inseminacji. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to jest do sprzedaży. I nie ściemniając wam, ten byczek jest po bardzo dobrym byku. Musiałbym sprawdzić w księdze, po jakim byku. A krowa ma wydajność praktycznie najlepszą w naszym stadzie. Tam nie pamiętam ile, ale nie chcę skłamać, ale na pewno dobrze ponad 10 tysięcy. Warka, więc ten byczek idzie do sprzedania, mieliśmy zostawić sobie, ale mamy już i tak full, 6 byków mamy w tym momencie, to i tak jak na nas jest dużo, bo wiadomo, bydło mleczne, no i sprzedajemy z tego względu, jałówki zostawiamy, chyba że będzie nadmiar, to się sprzeda znowu, mamy też tą dużą cielną do sprzedania. Patrzcie. Jak odkurzacz. Masz, Baśka, masz. A tam jej nie daje śruty za bardzo, bo ona gruba i tak jest.
Ale już. Do jałówka dostałeś żółte, te dwie krowy nie dostają, bo są zasuszone. No, byki to standardowo i muszą dostać. Po dwie takie szufelki na początek. No i jeżeli starczy, to tam się jeszcze trochę dosypuje, bo to wiadomo, ręka cięższa, lżejsza, troszkę może zawsze pójść dla jednego mniej, dla jednego więcej. Ale tak dwie łyżeczki, znaczy takie dwie szufelki jak ta, to jest minimum. Czasami więcej wychodzi, jak wiadro więcej nasypane do wiadra, to więcej wychodzi. Jak mniej, to mniej, no i tak to wygląda. Dobra, ja biorę wiadra, idę tam i niedługo się widzimy. No jeszcze a propos, widzicie, już prawie krowy wydojone. Ola poszła szybciej, ekspresowe tempo dojenia. Więc tak to wygląda. Najgorzej jest, najdłużej schodzą obrządki, jak trzeba te wszystkie bele, kukurydzę, to wszystko nawozić, ponanosić, to schodzi. Jeszcze z tym obornikiem tutaj pół godziny, trzeba obornik praktycznie tutaj wyrzucać, no tam 25 minut, no to... To schodzi trochę. To szwagier, pomogę ci trochę, co? Nie obrażę się. Także jakoś dzielimy się obowiązkami, ale przy oborniku to, to ja dla szwagra pomagam, bo jest ciężko. Szwagier mówi, że lubi taką robotę taczką z górki zjeżdżać, bo jak czuje się jak na stogu narciarskim. Szwagier mówi, że flaszkę stawia dzisiaj, bo 18 niedawno skończył. Bezalkoholową. To taką, to dzieci nawet nie chcą pić. Dobra, my tu wyrzucamy i widzimy się niedługo, a ja wam zaraz pokażę jeszcze linę, jak wyrzucimy obornik. Piękną. Stój. Patrzcie, jak Ola ładnie tutaj głaszcze jałóweczkę. Pierwiastka. Ola, kilka słów do mikrofonu. Super się doi, polecam. To ile tych super się doi, polecam, 5 słów na krzyż? Wystarczy. No i dobra. Także jedziemy z tą taczką. Szwagier, uciekaj, bo się rozjadę, jak się rozpędzę, to chłopie. A to hamulców nie ma. Jak wyjdę z progu, to znajdę się u sąsiada. U pana Bogdana. O, cię w mordę. Ostatni raz. Znaczy ostatni dzień. Mam nadzieję, że będzie tego naszego taczkowania. Tak się zdaje, niby 10 taczek, czy tam 8, czy 9, ale jednak to jest, kurde, to jest, dalej to jest ręczna robota. I czasowo, kurde. Dobra, idę wam pokażę tą linę. Weź tutaj do światła, połóż może tam. Czekaj, z kartonem pójdziemy. Weź z tamtej strony karton. Już nie rozerwie. Patrzcie, jaka piękna. Szwagier mówi, że to jego kolory. Na pewno. Jak to z sejmu dostaliście. No, taka parciana to jak wygląda jak ze sznurka z tego, od prasy. Ona nie pęknie? Nie wiem, ty, no sąsiad ma z wioski obok, no i mówi, że elegancko, także nie wiem, no będziemy patrzyli, jak to będzie. I dlatego, widzicie, musi być ta przykładnia, te kółko wyszlifowane ładnie, bo żeby nie podarło tej liny, bo to jednak nie metal.
Chociaż te liny metalowe co są, to powiem wam szczerze, to jest zresztą kto używa, ten wie. Zamiast one w zimę się skracać, to one się kurde rozciągają i cuda się, cudawianki, obawianki się dzieją. Chester wam powie, nie Chester? A propos warki, ona teraz wycielona i doimy do, znaczy teraz, no nie teraz, ale jeszcze wiadomo jak to miała, dostawała te strzyki na zasuszenie, jakieś tam coś tam, no to po prostu no nie można dać do mleczarni jeszcze. Powiem wam, ile teraz dała litrów. Rano dała 25, a teraz dała, tu jest dyszka, 18 niecałe. Więcej dała, bo ja odlałam do cielaków. A na cielaków się odlałaś, tak? A dwa cielaki dają, biorą 6. Znaczy piją 6. No to 20, tamte 4 litry, 23 litry i rano 25 czy 4? No bo też było odlewane właśnie. Także macie ponad 40 litrów. 45 ponad w sumie od takiej krowy, tylko trzeba dbać o te krowy. Jeżeli ktoś ma krowy wysoko mleczne, to trzeba dbać, tak jak o takie wareczki. Widzicie, teraz tutaj tą paszę rozdam, to co jest, to niedawno przywieziono, czy rozdam, no po prostu trochę na boki porozsuwam, no idę po widełki. Szybka sprawa. Rozgarniamy na rano, żeby trochę zostało jeszcze. Zawsze włożę 4 łyżki na dzień. Dzisiaj wiozłem 3, bo już było późno, a jutro rano będę paszogus mieszał, więc chcę przystawić krowy na rano. Dlatego będą miały mniej, a do rana im i tak starczy. Troszkę człowiek może się nawet zmęczyć przy takiej robocie. Kurczę, słoma mi potrzebna, ale już nie będę od Johna łyżki odczepiał. Bo jutro będę musiał znowu podczepić, przyczepić. Już mi się nie chce tam wyjeżdżać też, kurczę, po tych skosach przeczepiać. W sumie mógłbym, ale kurczę, tam znowu jechać po tych kolejnach to normalnie jest masakra. A tak nie będę jeździł po kolejnach, sobie wezmę trzydziechę. Zaraz tu słomę wytoczę na podwórko. Trzydziechą podlecę, widełkami chwycę, ciap-ciap i do obory. I tyle będzie w temacie, nie będę tutaj się pierdzielił, kurczę, no bo to jednak też wiecie. Przejdzie? Przejdzie, tu tylko te dwa woreczki ułożę na ziemię, żeby nie przeszkadzały i tyle w temacie. Ale mgła to dzisiaj jest konkretna, wam powiem. Wcześniej taki nie było, ale tam po 15 zaczęła się zbierać, kurde. No widzicie, tutaj mamy paszę. Też tego miejsca, kurde, wszędzie brakuje. Człowiek by miał spokojnie jedno miejsce na wszystkie pasze. To nie to. Tu przeszkadza w lato, to teraz też tak wiecie. Lepiej byłoby, jakby było inaczej. To znowu stodoła by się przerobiło na jakieś tam bydlaczki. To też lipa, bo nie ma gdzie słomy trzymać. To nie, taka robota. Taka robota, jakby miał
więcej budynków albo mógł jakoś tam postawić człowiek to w miarę rozsądnie, to za rozsądne pieniądze to byłoby ok, a tu widzicie. Tak to wygląda. Czesio, chodź. Chester, hop, hop. Chester, dzwoniłeś cęgłej. No Chester, dobry, dobry, tak? Ty dobry jesteś, tak? Dobry piesiol. Chodź, chodź, Chester, chodź. Chodź, chodź, no chodź, chodź. Chodź. O! Coś tu z boku było. Może trochę długi odcinek będzie. Może się nie spodobać. Widzę, bo wiadomo to. Też się nudzić może zacząć. Ale jako brządki to brządki, nie? No, dobra. Sąmka sobie leży elegancko. Ja idę po 30 zaraz. Znaczy nie mówię, że teraz, ale po 30 zaraz pójdzie się. No i ogólnie powiem wam, też dużo ludzi pisało na temat paszowozu tam, że nieprzyjazdowa bora, albo czemu nie przyjeżdżam. Powiem tak, ja bym chciał, ale tata to tak sceptycznie do tego nastawiony, bo tutaj słoma, siano i wiecie, ja bym trochę mniej za to siana trzymał, czy słomy, i zrobił przejazd. Tutaj też trzeba byłoby inaczej to zrobić, bo tam mamy drugie drzwi, ale to wszystko widzicie zabudowane. A myślę, że tutaj ciężko byłoby się złamać do tych drzwi, więc trzeba byłoby na pewno farmerem raczej. Do tych drzwi to może farmer by wydał, tak myślę. Jakoś by poszło, ale no to wiecie. Człowiek dopóki nie spróbuje, to nie będzie wiedział, a tata to jak to każdy starszy rodzic. A czemu, po co, na co i w moim wieku byli, to było inaczej. Tak samo każdy ma pewnie. Dobra, ja idę teraz, nie wiem co będę robił, widzimy się za chwileczkę. Bagier, co ty robisz? Szantał Chestera. No i dobra. Mamy teraz mycie do Jareczki, bo Ola skończyła doić. Ola nie myje do Jarki, więc chwilowe takie krótkie urywki mycia do Jarki. Nie będę pokazywał całości, bo to było w odcinku lato, no jakimś, w którymś odcinku? Rowelaczki miałem. Rowelaczki miałem, no to był, czekaj. Siostra Ola do ikrowy, taki był początek tytułu? Chyba, nie? No. Siostra Ola do ikrowy, nie? No, to ten rok ma 2000. No właśnie, to z największą oglądalnością. Znaczy największą liczbą wyświetleń ten vlog, więc nie będę tutaj pokazywał więcej, no bo tu się nic nie zmieniło. W sumie oprócz tego, że szwagier ma inne ubranie i ja też. I tyk, gorąca woda poszła, no i dobra, widzimy się za chwileczkę. Dobra. Nie ma stoi. Przy garażu. No i dobra, do Jareczka tutaj się myje, a ja teraz akurat cielaczki jeszcze napoję tutaj w korytach. Pokażę wam, jak to się odbywa. Mam tutaj wodę z mlekiem od Warki, więc będziemy poili. Taka letnia woda idzie dla tych cielaków. No tutaj, o, patrzcie, pierwsi już dostali wiaderko, znaczy wiadro, ale oni jak zwykle spragnieni, więc dostaną jeszcze, ale tam daje około 10 litrów na głowę, tam zależy plus minus. Te już dostały wcześniej też. Pół koryta mają, więc im starczy. No i została ostatnia klatka. Tu są same ołóweczki. Także tutaj wlejemy im też tam te dwa takie duże wiadra, chyba że będą chciały więcej. Zobaczymy, ale takiej właśnie letniej wody. Nie gorącej, nie ciepłej, letniej, takiej. Tych mniejszych troszeczkę ciepło może idzie. Ogólnie te mają poidło tutaj, ale nie smakuje im z poidła przecież, nie? Dobra, rozrobimy jeszcze to z mleczkiem. Resztę zaniesiemy kotom.
A to, co zostało w konwi tam trochę, to będzie na rano. W sumie chyba, czekajcie, na rano? Na rano. Na rano pójdzie. Mało jest, bo tam resztka taka, to się wleje do wiaderka. Spragnione cielaczki, albo w sumie, zobaczę, może rozrobię jeszcze zaraz częściowo. No nie wiem, ile tam jest tej konwi. No, to nie zjadły rano. To Lachestera, reszta będzie. Tam też lubi sobie troszkę mleczka popić. Muszę tu światło, kurczę, te lampy pomyć, ale... Ale to jak zwykle. Się rozerwie człowiek, to wtedy może będzie coś z tego. Ej, tu. Myślałem, że tu więcej będzie. Tyle co jest, to dam cielakom i będzie spokój. Teraz już... się trochę rozlało. Teraz się konwie kucze. Co ty tu niesiesz, szwagier, z buju? Patrzcie, papieroski, piwko i co jeszcze? No i może laseczki jakieś jeszcze, nie? To się piwko przyda zaraz, ale jeszcze nie teraz. Muszę do Jarka, bo mam ręce w pasie i takich tam różnych, to może... Znaczy, może nie mam, ale jak będę otwierał, to się stanie i co? Dobra, to starczy tej ciepłej wody, trochę zimnej. Na koniec jeszcze opłuczek kwasem, nie, zasadą teraz i wodą i będzie gitara. Ej, szwagier, to na koniec tam zanieść cielakom. Tak się zastanawiamy, myślimy, żeby założyć tą myjkę, bo to kurczę, samemu tak myć to, widzicie, 15 minut czy 10 idzie w plecy. No dobrze, jak teraz się w międzyczasie coś tam cielaki napoje, porobię, no i to inaczej, ale tak ogólnie to lipa. No bo stoisz jak ten na weselu. Nie, szwagier? No. Także dobra. Mycie myciem. A my tutaj działamy dalej przy obrządkach. Niestety nagramy telefonem szwagra, bo mój telefon też tutaj ma słabą baterię. Kamerka niestety się też rozładowała. Więc jedziemy sobie z obornikiem. Tak to wygląda. Dla tych, co wiedzą, to wiedzą. Dla tych, co nie wiedzą, to widzicie, taka informacja właśnie. Ja tu muszę, kurczę, o, właśnie rękawice zdjąłem. No a teraz muszę założyć, a jedną ręką to sobie mogę założyć, wiecie co, nie? Chyba nic. O, dobra. Udało mi się lewą rękawiczkę założyć. Teraz założę może prawą. Bo w lewą w sumie to nie pokażę wam za wiele. Chyba, że szwagier będzie tutaj naciągał, widzicie. Luźna lina. Oj, macha się, ale może założę. No taka to widzicie, technologia, nie? O, dobra. Dobra, możesz puścić. Samemu to tak wiecie, to się wyjeżdża tutaj fajnie. Fajnie, nie fajnie. Dobrze jest, tylko że najgorsze właśnie naciąganie tej liny i trzeba sprawdzać, jak tam wygląda. Widzicie, poszło. No i idzie oborniczek sobie ładnie. A tu jeszcze chwilę potrzymam. No i właśnie z tamtej strony było tak, do przodu szło, później się zacinało, ta lina się poluzowała, dałem do tyłu. Tutaj chciałem zobaczyć, co się dzieje, nie zdążyłem z powrotem do wyciągu podlecieć do wyłącznika, no i się jak zawinęło, to poszło. Ale to nie o tym teraz, to powiem w następnym odcinku, jak to, znaczy jak w odcinku z wyciągu. Mam nadzieję, że będzie coś tu widać. Weź stań, Kamil, na chwilę. Zatrzymaj się. Ja włączę w dronie światła, to pokażę, jak to będzie wyglądało może. I tak stwierdziliśmy też, że z dronem nie będziemy wiedzieć słomy z podwórka. Z koło stodoły, bo tam błoto by się napoziło. O, teraz będzie może lepiej to widać. Ale mgła to i tak to wiecie, tak to widać jak
jak przez mgłę, bo mgła jest, nie? Dobra, dawaj! Także coś tu zobaczycie na pewno, widzicie, no tak sobie to jedzie. Różne przypadki bywają, jeżeli jest już dużo naprawdę obornika i tu przy tym kółku się nazbiera, to później czasami są nieprzyjemności, bo trzeba widłować. Ale jeżeli na bieżąco się podrzuci ten obornik raz tam na tydzień, na półtora, zależy ile go jest, to nie ma problemu, widzicie. Pojechał sobie do przodu, teraz Kamil do tyłu pojedzie. Tulina oczywiście spadła z wózka, znaczy z kółka, ale to jest standard. Dobra, czekaj. No tu założę sobie. Plusy i minusy. Nie, nie trzeba. Ja to tak tylko ręką sobie przywrócę, rękawicę mam to. No i sobie się cofa, no. Także pojedzie do tyłu. Ja idę zgaszę światło w dżonie. I gasimy na podwórku światło, więc tutaj mamy po robocie. Fajnie, kurczę, ciepło teraz się zrobiło, nie wieje. Na pewno jest na plusie, bo wszystko tu się roztapia. Uważaj, żeby tam nie zaczepiło, jak będziesz cofał. Tu, żeby nie zaczepiło. Dobra, poszło. Tutaj właśnie, tak jak szwagier jedzie, szkoda, że kurczę nie mam kamerki, latarką bym przyświecił, ale no jest ciemno, jak to wiecie, wieczorem, nic się na to nie poradzi, my nie mamy profesjonalnego studia przecież, nie? Po prostu tam na dole, tak palcem pokażę, przy łączeniu posadzek, tu jest posadzka, tutaj ten kanał jest, znaczy posadzki, no, przy łączeniu kanału z tamtą częścią kanału, zewnętrzną, po prostu nie było wylewane na raz i tam siadło troszkę. No i wiecie, czasami potrafi się zaczepić gdzieś, wyciąg. I później wychodzą rzeczy różne. Ścielimy w kanale słomą taką przez krowy zdeptaną, czy gdzieś tam trochę wody rozleją, żeby później się ten kanał, żeby po prostu wózek nie gubił obornika, bo później zostaje wszystko. Znaczy nie wszystko, ale zostaje dużo, no i jest lipa. Więc my tutaj ścielimy w kanale. I wtedy jest ok. Jutro odpalamy drugi wyciąg i nie będziemy już taczkowali. Także widzimy się już niedługo. Chciałem pokazać, jak wyjeżdżamy z obornikiem. No miało to inaczej wyglądać, bo bym więcej troszkę zrobił, ale jak jedną ręką się robi, no to co się narobi. Także tutaj widzicie. Kamil ścieli w kanale. Tutaj mamy kratki 4. Tutaj oczywiście, o widzicie, szwagier przeleciał. Zresztą, kto to wiedział, jak ty masz na imię, ty, szwagier? Zrodziłem się. Nie no, ścielimy takim, widzicie, właśnie mokrym. Później w kanale, później krową ścielimy słomą. Może ktoś powie, że to dużo pierdzielenia się, no ale to kurczę, no coś za coś. No niestety, to nie ma głębokiej ściółki, nie ma innych wyciągów, ale to wszystko ma swoje plusy i minusy. Dokładnie. Nie, szwagier? A jak? Dobra, ja kończę. I widzimy się niebawem. Standardowo w sumie. No i dobra, słomkę mamy taką piękną, ładną, czyściutką, nic nie trzeba tu wyrzucać, chociaż zużywamy z podwórka, tam jeszcze kilka zostało, takich luzem, a resztę folii, a jeszcze resztę, znaczy nie jeszcze, no w sumie, no częściowo mamy właśnie luzem, tam jeszcze tam, nie wiem, z 15 może belek, ale to tam szybko pójdzie. No mamy sporo też folii owinięte, no i w stodole mamy w jednej, drugiej też sporo tej słomy, więc najpierw chcemy zużyć właśnie to z podwórka, no ale że już mi się nie chciało tym dronem dzisiaj tam jechać na podwórko, się przyczepiać po tych kolejnach, się tłuc, to wziąłem 30 ze stodoły, się jedną słomkę wzięło, tak raz dla rozluźnienia, żeby lżej było i szybciej. Nie, Chester! Chester! Draniu! Także obrządeczki powoli dobiegają końca. My tutaj sobie jeszcze chwilę mamy roboty.
No bo tu pościelę w tych boksach, chociaż tam nie będę za wiele wrzucał. Nie wiadomo ile, ale trochę wrzucę. Żeby nie było. Bo jutro całą belkę im wrzucę, żeby miały. Dzisiaj trochę im wrzucę siana, trochę słomy, trochę tej siane kiszonki, co nie zjadły. Żeby sobie przerobiły na oborniczek. Bo po prostu, no i tak tego nie zjedzą. A zawsze to będzie jako podściółka, tak? Trochę tutaj, trochę tam. Wrzucimy. Po zwierzchu, pod spodem tam jeszcze trochę dobrego jest, ale to tam też w sumie nie tak dużo. Miała być w dzień wrzucona bela, ale się nie udało, kurczę. No. Niestety. Tego będzie jutro wrzucona. O, to już jest dobre. Czuć, że ciężko wyrwać. Więc tutaj wrzucimy im jeszcze trochę tej belki. I resztę słomy dorzucimy. Jednym i drugim. Przyniosę jeszcze po razie, czy tam po dwa. I będzie gitara. No i jutro trzeba będzie też belkę sionki przywieźć, jakby nie było. Mam nadzieję, że chociaż trochę tam nie widać tutaj, bo ciemno. Ciemno to kurczę, no i co zrobić? Się oświetleniem kamerkę. Oho, szwagier, co ty na byka robisz? Co on ci robi? Nieważne. Nieważne. I opsa. No i już to wygląda w miarę dobrze podścielone. Jeszcze tam się zaniesie troszkę i będzie gitara. No wiadomo, rzuci się belkę, to inaczej, no ale... Ale że trzeba sobie jeszcze jakoś radzić. Jak nie wyszło tak, to wyjdzie tak. Dobra, ja tu nie przedłużam. Jeszcze troszkę pościelę, widzimy się już w oborze obok chyba. W sumie to nie obora obok, tylko ta sama obora, tylko druga część, bo to jeden budynek, ale podzielony na w sumie na trzy części. Mam jeszcze taki magazynek tam. Kiedyś był parnik tak zwany. Każdy wie chyba o co chodzi, znaczy może nie każdy, ale... No, szwagier! Jak, żyje ten byk? No, żyje. Mierzyliśmy się, że ma większe jaja. Minimalnie on wygrał. A co ty? Sutki i ołóweczki mierzyłeś? Ty. Pyk. Chudy byk. Nie, chudy, ale byk. Dobra, dla Pershinga i dla jałóweczki jeszcze trochę. Nie, te jałówki jakieś ogłupiałe. Wszystkie skaczą, nawet baśka. No baśka to nie jałówka. A tym ścielone, dobra, ale... Jeszcze pościelę. Troszkę tym, troszkę i dobra. No i co? I widzicie, no. Tutaj, co? Jeszcze bela. No tak, jeszcze właśnie siano kiszoneczka nas czeka. No i tak jak mówiłem, właśnie te byki przez te rozwydrzenie się kurczę rozwydrzyły, nie chcą jeść za bardzo siano kiszonki. Nawet i innej tak jedzą, ale wiecie, no jak mają kiszonki, znaczy kukurydzę, ja daję tak, bo tutaj to wiecie, teraz daliśmy trochę mniej, bo daliśmy 3 wiadra, a tak daję 4. No tam dużo, niedużo mniej.
bo daję po prostu dla tamtej jałmówki niecałe wiaderko, bo ona idzie na rzeź. Tu dla byczka też niecałe wiaderko. Dla tych dwóch większych po wiadrze. No i tam jałóweczki dwie, to one tak dostają tę resztkę, co tam zostaje, te pół wiaderka, tak żeby po prostu miały na ząb. Ta malutka to w ogóle tam na ząb, a ta druga troszkę więcej. No i do tego wiaderko śruty i tyle, no i później przez to nie chcą tak za bardzo jeść, wymyślają, że tak powiem. Ty, gościu! A to mój byczek właśnie. Grzeczny jak właściciel. Tak, na pewno. No. Trochę podobny do ciebie. Mordę jak telefon. Ja ci dam, ty. Dobra, dajemy Amku. Oho. O, trochę tu będzie. Nie, to nie pójdzie. No jest leżąca tabela, więc ja tutaj będę walczył z nią, a szwagier będzie tymczasowo nosił, później mu pomogę oczywiście, żeby nie było. Nie, no kurczę. Szwagier, co ty żeś z tą belą tu na wyprawie, ty mi powiedz. Co? Co ty z nią tu żeś narobił? Szmery, bajery. No właśnie widzę. No i na koniec jeszcze szybkie grabienie, żeby się za mocno tutaj nie narozwalało. Nie zawsze grabimy, żeby nie było, że to pokazuwa. Od razu mówię, że grabimy po prostu jak trzeba. Tak jak tutaj, żeby teraz ma padać, to po to ma to moczyć, po prostu pod dach zgrabimy i tyle. Czasami się zapomni, się nie chce, to jak dla każdego, to nie ma co tu gadać dużo. Tu teraz, w sumie nie będę drzwi zamykał, jeszcze tutaj zgrabię w środku. Bo w środku to częściej się zgrabia, staramy się chociaż tak raz na jakiś czas zgrabić, znaczy na jakiś czas, po prostu nie raz na miesiąc, raz na tydzień, no raz dziennie się staramy zgrabiać, no jak się nie uda, bo też może czasami być różnie, czasami już się naprawdę nic nie chce. To nie jest takie konieczne, ale staramy się zgrabiać, żeby ta słoma po prostu nie leżała tu pod nogami, się nie walała, bo to niełatwo jakiś wypadek. No i też to estetyka jakaś jest, tak? Nie, panie szwagier. Żeby ja w kanale leży. No o to chodzi. Tu trochę lepiej później jak nawalą, no to lepiej to wyrzucać, no i... No. A jak jest gęste, to na słomę? No. Na słomę nawalą i później się... Znaczy no, gęste czy rzadkie, ale jak nawalą na słomę, to lepiej się później wyrzuca. Dobra, my tu kończymy ten odcinek taki obrządkowy, w sumie o którym my zaczęliśmy? 16? Przed 16. Paszałów mieszaliśmy. No tam... Dobra, my kończymy, bo kamerka właśnie pada, a widzimy się jeszcze chwileczkę. Później wam powiem, ile trwają obrządki. No i dobra, jesteśmy po robocie, po kolacji w sumie. Przeliczyliśmy ze szwagrem, ile trwały obrządki, także godzina 40 w sumie z wiezieniem paszy. Także standardowo tyle wychodzi, no i plus słoma jeszcze doszła, także byłoby szybciej, no ale wiecie, tak jak mówiłem wcześniej wieczorem, zawsze obrządki trochę dłużej trwają, do tego paszowóz tam wyszedł jeszcze, no i wiecie, no i tak to wygląda wszystko. Także widzimy się w następnym odcinku. Subskrypcja. Chwilę dowieść 10 tysięcy. A właśnie, jeszcze takie pytanie. W sumie odcinek na 10 tysięcy to taki specjalny, nie? No. To jeżeli byście mogli, to piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na temat czego odcinek. I ciekawe pomysły takie. No, ciekawe pomysły, my to przemyślimy, zweryfikujemy i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Ale zawsze, żeby taki właśnie był odcinek specjalny. No, ale my tymczasem kończymy. I łapeczka, subskrypcja i dzwoneczek. I komentujcie. O, najważniejsze. No, także trzymajcie się i na razie, cześć. Na razie.